A teraz pan poseł Ujazdowski, jedna minuta. Panie i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Karimowi za raport, za bogaty i pełen rekomendacji raport. Komisja do spraw konstytucyjnych podziela większość jego diagnoz i rekomendacji. Rzeczywiście istotą rzeczy jest to, byśmy uczynili zasadę pomocniczości i powiązaną z nią zasadę proporcjonalności bardziej skuteczną niż dotąd. Potrzebne zatem jest przyjęcie rekomendacji, wydłużenie ośmiotygodniowego terminu dla parlamentów narodowych do wyrażenia opinii, rozważenie zielonej, a także czerwonej kartki, dlatego że żółta kartka jest w kryzysie, jest rzadko stosowana, a nawet wtedy, kiedy jest stosowana, komisja nie zawsze odpowiada na argumenty parlamentów narodowych. Kluczowy jest realny dialog polityczny i pan komisarz ma rację, deklarując skuteczne stosowanie tej inicjatywy, ale to oznacza także gotowość do tego, by komisja realnie także wycofywała się wtedy, kiedy parlamenty narodowe mają rację w dialogu z nią.